Dobra, witam w kolejnym odcinku Q&A, gdzie wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy jest możliwość wyboru pomiędzy autobusem 8-metrowym, 10-metrowym, 12-metrowym, czy też 18-metrowym na stałe. To jest bardzo ważne, na stałe. Czy istnieje w ogóle taka możliwość? Jedziemy z tematem. Zasady są takie, że autobus raczej jest przypisany do konkretnej linii. Ciężko sobie wyobrazić, żeby mały autobus przypisany do jednego kierowcy, który, załóżmy, że kierowca jeździ na różnych liniach i mały autobus przypisany do kierowcy, ciężko by było spotkać tam, gdzie dedykowany jest przewóz. Dlatego autobusy są dedykowane na konkretne linie, a to, że jeździmy na różnych liniach, wymusza na nas to, że zmieniamy autobus. Istnieje jednak możliwość, że mamy autobus na stałe w przypadku, gdy mamy na stałe swoją linię. Jest taka możliwość. Ja na przykład jeżdżę na Pruszczu. Mało kierowców ma kostki na Pruszczu, bo tam trzeba mieć taką kostkę. I jest mało takich kierowców, więc czasami się zdarza, że mam cały miesiąc to samo. I wtedy mam jeden konkretny autobus, chyba że ulegnie awarii, to jest inny. I wtedy mam jeden konkretny autobus na stałe. Plusem tego, że autobus jest na stałe, jest to, że możemy łatwiej o niego dbać, to raz. Dwa, że się do niego przyzwyczajamy, ale to jest zarazem minus, bo łatwo jest się przyzwyczaić do jednego autobusu, ale potem, po długim czasie, jak przyjdzie nam zmienić autobus, to będzie bardzo, bardzo ciężko się przyzwyczaić. I właśnie szybkie zmiany autobusów, czyli jednego dnia jeden, drugiego dnia drugi, ma bardzo dobry wpływ na to, żeby nie popaść w rutynę. I to jest bardzo, bardzo duży plus. I łatwiej jest też zmieniać codziennie autobus, bo za każdym razem musimy się przyzwyczaić. Ale powiem wam, że to nie jest takie straszne, przyzwyczaić się do różnych autobusów. Ja zazwyczaj miałem tak, że po pierwszym kursie już się do niego przyzwyczaiłem. Także różnice w tych autobusach, na przykład manowi nie jest równy, to każdy powie. Różnią się czasami jednym detalem, na przykład inny przycisk, inny układ drzwi. W Mercedesach tak było, że właśnie jeden autobus miał z boku otwieranie drzwi i do tego było bardzo ciężko się przyzwyczaić, ale dało radę. Także takie to właśnie są realia i powiem wam, że najtrudniej było mi się przyzwyczaić, jeśli przesiadałem się z Mana do Solarisa. Po prostu układ Solarisa jest taki, że on na rondach strasznie się kładzie na boki i do tego było ciężko się przyzwyczaić. Poza tym nie jest trudno, także to nie jest nic strasznego.